Ja. No i teraz proszę już o zabranie głosu osobę, która była przedstawicielem wnioskodawców tej ważnej problematyki w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, panią poseł Stanisławę Przątkę. Są transportowcy na sali, jak mnie poinformowano. Witam panów serdecznie i bardzo bym pragnął, żeby owoc tej debaty służył państwa środowisku. Bardzo proszę, pani poseł Stanisława Przątka. Szanowny panie marszałku, szanowny panie ministrze, Wysoka Izbo. Moje pytania skierowane do pana ministra w pierwszej części wystąpienia dotyczyły konkretnej reakcji rządu na skutki rosyjskiego embarga, które odczuwalne są najbardziej przez polskich przewoźników. Gdyby pan minister był uprzejmy w tej drugiej części może udzielić odpowiedzi na te pytania, będę bardzo wdzięczna, a przy tym będziemy wszyscy wiedzieli, jakie działania rząd podejmuje i jakie zamierza podjąć. Cieszę się, że nastąpiła reakcja natychmiastowa, że pani była wicepremier Bieńkowska prowadziła rozmowy w Brukseli. Czy pan minister ma wiedzę na temat tych efektów tej rozmowy? Czy są zapowiedziane jakieś działania wewnątrz właśnie Unii Europejskiej, które mogłyby przełożyć się na zrekompensowanie strat, jakie ponoszą przewoźnicy? Sytuacja firm jest bardzo trudna. Nie mogą oni czekać w niepewności. Stąd potrzebne są pilne rozwiązania. Mamy największą flotę, mamy najwięcej przewozów, ale też mamy największe straty. Mówimy właśnie o konsekwencjach embarga, ale oczekujemy, polscy przewoźnicy oczekują informacji, co w tej sytuacji proponuje rząd przewoźnikom, z czym przewoźnicy obecni tutaj z nami na galerii wyjadą z tego Sejmu. Z jaką wiedzą i z jaką informacją? Dodatkowym problemem dla przewoźników, który jest konsekwencja uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego, która wprowadziła możliwość wypłacania ryczałtu za nocleg w ciężarówce kierowcom. Oczywiście, że uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego ma moc zasady prawnej, ale niezawisłe sądy będą ją mogły stosować bądź też nie w postępowaniu przed sądem, ponieważ konsekwencje dla firm tej uchwały także przełożą się na poważne problemy, ponieważ pracownicy będą mogli dochodzić swoich roszczeń za 3-letni okres wstecz jako świadczenia okresowe. Natomiast przepisy unijne i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dopuszczają noclegi kierowców w kabinie auta jako dobrowolny wybór i obecnie kierowcy unijni ryczałtu za noclegi nie otrzymują. Czytałam zapowiedź, panie ministrze, spotkania 9 września w tej sprawie. Czy rząd rozmawiał, czy zespoły przeanalizowały sytuację w zestawieniu z konsekwencjami z jednej strony embarga, a z drugiej strony w tym samym czasie pojawiającej się uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego? Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Zainteresowanie państwa posłów tym tematem jest bardzo duże. To świadczy, jak ważny, jak pilny jest dziś omawiany temat. To świadczy także o tym, że przewoźnicy polscy mogą i oczekują wsparcia, oczywiście działań ze strony rządu przede wszystkim, ale także wsparcia państwa posłów obecnych tu na sali, tych, którzy już zabrali głos i opuścili tę część obrad.
Ja pragnę podziękować przewodniczącemu Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, panu premierowi Leszkowi Millerowi, że mimo wielu tematów ważnych i aktualnych do przedstawienia w ramach informacji, klub zdecydował o wybraniu tego właśnie tematu jako ważnego ze względu na skalę problemu i wyjątkowo złożonej i pilnej sprawie dla bytu firm przewozowych. Nie przesadzam, dla bytu firm przewozowych, ponieważ tutaj państwo posłowie także mówili o tym, że droga do upadłości firm jest krótka w tej sytuacji. Dziękuję także wszystkim państwu posłom, którzy zaangażowali się w ten temat, zadawali pytania, cenne i wartościowe uwagi. Dziękuję panie marszałku, dziękuję państwu. Ja dziękuję pani przewodniczącej Stanisławie Przątce i za przygotowanie tej informacji bieżącej, za jej stanowisko. Ale teraz jeszcze uprzejmie prosiłbym sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pana ministra Zbigniewa Rynasiewicza, o odniesienie się do debaty, o odniesienie się i udzielenie odpowiedzi na pytania. Panie marszałku, Wysoka Izbo, szanowna pani poseł. Ja również chciałbym się przyłączyć do tych podziękowań i do samej inicjatywy. Dla nas też ta dyskusja na pewno dużo wnosi i temat jest bardzo ważny. Tu się całkowicie z tym zgadzam, że jeden z ważniejszych w tym okresie ze względu na sytuację gospodarczą. Powiem tak, że od samego początku zaistnienia embarga strona polska była bardzo aktywna na forum unijnym i o konsekwencjach tej decyzji ze strony rosyjskiej my niezwłocznie poinformowaliśmy komisarza do spraw handlu. Przekazaliśmy nasze zdanie, naszą opinię. Tak jak powiedziałem, efektem tego były liczne spotkania, jak również wystąpienia, w tym pani premier Elżbiety Wieńkowskiej, między innymi do komisarza do spraw transportu Sima Kalasa w sprawie skutków rosyjskiego embarga, między innymi w odniesieniu do polskich przewoźników drogowych. I my zwróciliśmy uwagę władzom Unii Europejskiej, jak również zwróciliśmy się z taką mocną sugestią, żeby Unia Europejska przygotowała stanowisko, które powinno być przedstawione na forum Światowej Organizacji Handlu w celu zniesienia przez służby rosyjskie zakazu importu, w tym blokady przewozów tranzytowych przez terytorium Federacji. I również też mocno gdyby zaapelowaliśmy o to, aby w tych analizach, które będą przeprowadzone przez Komisję Europejską, zauważyć konieczność stworzenia pewnych takich rozwiązań finansowych, o czym też państwo tutaj mówiliśmy, mówiliście państwo. Sprawa jest, embarga jest poruszana na bieżąco na forum rad i grup roboczych, które zajmują się sprawami transportu, rolnictwa i handlu i planujemy postawienie tego problemu w porządku dziennym Rady Unii Europejskiej do spraw transportu w październiku bieżącego roku i Polska z taką inicjatywą już wystąpiła, że na tym forum ta sprawa będzie przez Polską, będziemy się domagać tego, by to był jeden z ważniejszych punktów obrad tego gremium. Myślę, że od samego początku, zresztą było to też efektem działań, przypomnę, między innymi Komisji Infrastruktury i rządu. Od samego początku, w zasadzie od tej daty 2008 roku, został powołany taki do życia taki sztab kryzysowy i ja uważam, że reagowaliśmy na te wszystkie kwestie, które dotyczyły trudnej sytuacji branży transportowej w sposób prawidłowy i we właściwym czasie. Dlatego te dane, które podawałem na początku, jak wyglądała ta branża przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, jak wygląda teraz, świadczą o tym, że przez te ostatnie lata
reakcje rządu czy parlamentu były prawidłowe. Oczywiście my nie możemy ponosić ani państwo, ani rząd pełnej odpowiedzialności za stan tej branży. To jest oczywiście ryzyko też prowadzenia działalności gospodarczej i trzeba mieć tego świadomość. Te wypowiedzi, które tu państwo też które usłyszeliśmy, no mówią o problemie jak gdyby całej branży. Nie ma co ukrywać, że działania, które my będziemy podejmować, jeżeli chodzi o wsparcie czy o pomoc, będą dotyczyły faktycznie tych przewoźników, którzy utracili poprzez wprowadzenie embarga. I działania rządu też są tutaj według mnie prawidłowe i chciałem je państwu przekazać. Oczywiście mieliśmy do czynienia z powołaniem specjalnego zespołu, który powstał pod auspicjami ministra rolnictwa Marka Sawickiego i słusznym też było, że kwestie transportowe są poprzez decyzję Rady Ministrów, bo pytaliście się państwo, czy Rada Ministrów zajmowała się tym problemem. Zajmowała się. Poprzez decyzję Rady Ministrów ten zespół również ma obowiązek przedstawić Radzie Ministrów plan jak gdyby działań w odniesieniu do branży transportowej. Ściśle jest to ze sobą to embargo, które dotyczy produktów spożywczych, owoców i warzyw, ściśle związane z przenosi się na sytuację branży transportowej. Więc dlatego działamy tutaj wspólnie, działamy razem. Łatwiej nam jest zidentyfikować tych wszystkich, którzy faktycznie tracą na tej decyzji Federacji Rosyjskiej. Funkcjonuje zespół kryzysowy od dawna. My spotykamy się bardzo często, moim zdaniem. Jest permanentny kontakt z szefami organizacji, które skupiają przewoźników, nie tylko ZMPD, ale i innymi też. Te spotkania, o których państwo mówiliście, między innymi to, które odbyło się w Starym Lubijewie, tam oczywiście przewoźnicy zgłosili swoje postulaty, które dotyczą jak gdyby całości spraw związanych z funkcjonowaniem branży transportowej. I ja przypomnę, to są postulaty, no, które my oczywiście przyjęliśmy ze zrozumieniem, no i które oczywiście są analizowane, każdy z nich został przeanalizowany. No, na przykład pierwszy z nich, uznanie sytuacji na rynku przewozów towarowych jako kryzysowej i wprowadzenie natychmiastowej blokady wydawania licencji nowym przewoźnikom oraz nowych wypisów z licencji. Czyli branża sama uważa, że powinna się ograniczyć, nie? Że dalszy rozwój jakiś niekontrolowany tej branży spowoduje, tu też było takie jedno z pytań, czy ta sytuacja nie ma wpływu na ceny frachtu na innych kierunkach, nie tylko rosyjskich. Oczywiście, że ma, no bo przewoźnik, który nie może realizować frachtów w kierunku rosyjskim, no, szuka innego miejsca, szuka innych zleceń w innych częściach, czyli powoduje też w kierunku na przykład zachodnim, o czym tutaj państwo też mówiliście, no, obniżenie tych wartości, które do tej pory występowały, to jest oczywiste. Większa rywalizacja na tym rynku to też niższe ceny. I na pewno tak jest. Zatrzymanie tranzytu przez Polskę towarów objętych embargiem wykonywanych przez przewoźników rosyjskich i białoruskich. Oczywiście temat jest delikatny, nie, i akurat nie do opowiadania według mnie z mównicy sejmowej. Oczywiście państwo tu domagacie się precyzyjnej informacji. Ja uważam, że ja jej nie powinienem udzielać. Powiem tylko tyle, że na spotkaniach, które my organizowaliśmy, były wszystkie służby i za sposób kontroli przy pełnej zgodzie Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Koordynatorem akurat tej sfery jest Główny Inspektor Transportu Drogowego. Jest to ze strony rządowej w pełni, że tak powiem, temat opanowany. Mogę podać dane, że na przykład jeżeli chodzi o kontrolę na przykład w przejściu w Budzisku, mieliśmy do czynienia w ciągu jednego roku, ostatniego roku, ze 135 857 kontroli, z czego przewoźników rosyjskich te kontrole dotyczyły, ponad 75 tysięcy kontroli dotyczyły przewoźników rosyjskich. I myślę, że te liczby też o czymś mówią. Teraz tak. Oczywiście kwestie dotyczące działań, które my podejmowaliśmy, my odnosiliśmy się do tych wszystkich postulatów, które zgłaszali przewoźnicy.
Odbyły się te wszystkie spotkania i te daty, które Państwo wymienialiście, poza jedną wypowiedzią, były prawidłowe. To ostatnie spotkanie nie odbyło się, nigdy nie chcieliśmy zapraszać przewoźników na ostatnie spotkanie, w którym uczestniczyły wszystkie resorty, między i też i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. No, oczywiście musi się czasami odbywać dyskusja wewnętrzna. Analiza taka wewnętrzna, spokojna, niech zawsze przy otwartych drzwiach. I powiem tak, że te rozwiązania, które będą proponowane, one uwzględniają w dużym stopniu też oczekiwania przewoźników. Oczywiście na tyle, na ile to jest możliwe. I tak powiedziałem, jeżeli mówimy o kwestiach związanych z funkcjonowaniem embarga i ze skutkami, to my bardzo, bardzo nam zależy na tym, żeby to wsparcie docierało do tych przedsiębiorców, którzy faktycznie przez to embargo są poszkodowani. I tak rząd ten temat widzi. Na najbliższym zespole, tak powiedziałem, który powołała Rada Ministrów, zostaną przedstawione szczegółowe propozycje rozwiązania i one oczywiście później będą przekazane przewoźnikom. My jesteśmy, tak jak powiedziałem, w kontakcie z przewoźnikami, więc myślę, że tu nie będzie problemu. Ja nie uważam, bo było też kilka takich pytań, że my nie rozmawiamy z przewoźnikami. Ja uważam, że kontakt z przewoźnikami jest permanentny. I to, o czym tutaj szczególnie zabrzmiało wypowiedzi pana posła Abramowicza, to powiem tak, jeżeli pan tak powiedział, to ja też tak odpowiem. Nie było w Starym Lubiewie ani obiadu, ani kolacji, ani posiłku. Także proszę być spokojnym. Uważam, że nasza rola była tam właściwa. To my bardzo szybko odpowiedzieliśmy na zaproszenie i chcieliśmy się spotkać z przewoźnikami. Tam było faktycznie ponad 500 przedsiębiorców. Żywa dyskusja i nikt nie dziwi się też i czasami wypowiedziom przedstawicieli tej branży. My to przyjmujemy, tylko tak powiedziałem, jak już mówimy o tych środkach budżetowych, które należy na ten cel wydać, to one muszą być wydane w sposób taki, gdzie nikt nie będzie miał wątpliwości, że nie trafiają do tych, którzy nie są poszkodowani przez to embargo, więc to chyba jest jasne. Teraz tak. Czy ministerstwo prowadzi aktywną politykę międzynarodową? Ja o tym powiedziałem już, że tak jest. Oczywiście szukamy też i tutaj są wspólne działania, zresztą przewodnicy też myślę, że to widzą, bo uczestniczą w tych spotkaniach, gdzie są przedstawiciele MSZ-u, Ministerstwa Gospodarki, gdzie są przedstawiciele oczywiście naszego resortu, Ministerstwa Finansów. My szukamy tych innych kierunków. I w ostatnich latach udało się przecież nawiązać współpracę z wieloma państwami. I to też jest powodem, między innymi jeden z powodów wzrostu siły tej branży, między innymi Azerbejdżan, Gruzja, Armenia, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan. To są oczywiście trudne rynki, ale przewozy tam cały czas wzrastają i my też podejmujemy działania, które zmierzają do tego, aby ta sytuacja była nie tyle, że stabilna, ale nawet, że miała tendencje wzrostowe. Oczywiście jest współpraca z państwami bałkańskimi. Zwiększają się kontyngenty zezwoleń między innymi do Serbii. Polscy przewoźnicy korzystają z możliwości przewozów do Maroka. Są na ukończeniu jak gdyby dyskusje między innymi z Mongolią i Turkmenistanem. I oczywiście to, o czym też Państwo mówiliście, bardzo nam zależy na dobrej współpracy z Białorusią i tutaj na dosyć wysokim poziomie kształtuje się wykorzystanie wszystkich zezwoleń, które dotyczą Białorusi. Ilu przewoźników bezpośrednio dotyka? Państwo też o to pytaliście, więc dokonane przez nas analizy, one jak gdyby te pierwsze spotkania z przewoźnikami pokazywały, że my mamy swoje analizy, które staramy się robić jak najlepiej. I oczywiście przewoźnicy mają swoje. Prosiliśmy też przedstawicieli organizacji, że oczywiście chcielibyśmy jak gdyby wymieniać się tymi informacjami. Odbyło się też takie spotkanie tych osób, które w naszym imieniu przeprowadzają te analizy z przedstawicielami przewoźników i to jak gdyby doszliśmy do wspólnego mianownika. Ja przedstawiam te dane, które jak gdyby przewoźnicy też je uznali. I z danych dotyczących przewozów wynika, że do Federacji Rosyjskiej przewozy wykonuje 8% przewoźników i dotyczą one około 2400 przedsiębiorców i około 13 tysięcy pojazdów.
I tak to wygląda i chciałbym powiedzieć tak, że na podstawie tych analiz utratę rocznych przychodów przez polskich przewoźników w wyniku embarga Rosji na eksport towarów spożywczych z Polski i z innych krajów przy średniej stawce przewozowej 4,17 zł za pojazd do kilometr i łącznym przebiegu rzędu 280 milionów pojazd do kilometrów oszacowano na około 1,170 milionów złotych. Oszacowana średnia utrata przychodów rocznych w wyniku embarga Rosji przypadająca na jeden obliczeniowy samochód ciężarowy wynosi około 470 tysięcy złotych i to dotyczy, tak jak powiedziałem, wszystkich kwestii związanych z embargiem i roczny na przykład koszt przestoju samochodów ciężarowych polskich przewoźników w wyniku embarga Rosji na eksport towarów spożywczych to około 500 milionów złotych. I tak to wygląda. I teraz czy też to pytanie o tej aktywności, tak gdyby wracam trochę, czy my budujemy koalicję? Budujemy oczywiście w pierwszej kolejności to embargo dotknęło jak gdyby w sposób natychmiastowy polskich przewoźników. Ono jak gdyby rykoszetem zaczyna dotykać przewoźników z innych krajów, stąd to zrozumienie dla tej polskiej jak gdyby sprawy jest coraz większe. I ono też zaczyna nie dotyczyć tylko i wyłącznie transportu drogowego, ale również zaczyna dotyczyć transportu morskiego i transportu lotniczego. Co mówiłem o Holandii i Holandia też jak gdyby ma z tym problem. Także ta koalicja jest coraz szersza i wierzę w to, że będzie skuteczna. Oczywiście cała ta sytuacja wymaga naszej dużej aktywności. Ja uważam, że ona jest. Rada Ministrów tym tematem się zajmowała. Teraz oczywiście w Polsce mamy do czynienia też ze zmianą Rady Ministrów. Duże zainteresowanie tą sprawą wyraziła pani premier, pani minister infrastruktury i rozwoju. I ja myślę, że ten temat oczywiście przy dużej aktywności ze strony państwa, na co też liczymy i przy dużym wsparciu ze strony państwa, jeżeli będzie potrzeba dodatkowych wyjaśnień, jeden z moich przedmówców zapowiedział posiedzenie Komisji Infrastruktury Nadzwyczajnej. Oczywiście przekażemy. Myślę, że wtedy na tym posiedzeniu Komisji przekazalibyśmy już te ustalenia, które podejmiemy w ramach prac międzyresortowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję panu ministrowi. Wypowiedź pana ministra kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego.